Witajcie, kochani, w ten poniedziałkowy poranek, który jest dużo bardziej, nie tylko ze względu na pogodę, optymistyczny, radosny niż mógł być, niż wydawało się, że będzie 24 godziny temu. Szykowała się fatalna wiadomość dla Francji, dla Zachodu, dla Europy, dla Unii Europejskiej, także dla Polski, a może przede wszystkim dla Ukrainy, i świetna wiadomość dla Putina. Francja ma kolory flagi takie jak Rosja, błękit, biel i czerwień, ale pasy są pionowo, a nie tak jak w rosyjskiej fladze, horyzontalnie, co czyni olbrzymią różnicę, taką jak między demokracją a zwycięstwem faszyzmu. Potencjalnie ten wczorajszy dzień był najtrudniejszym dniem w 66-letniej historii Piątej Republiki, stworzonej w 1958 roku, gdy do władzy na zakończenie Czwartej Republiki doszedł generał de Gaulle. Bardzo przewidujący okazali się twórcy francuskiej konstytucji i ordynacji narodowej, która stwarza poprzez system dwóch tur możliwość ograniczenia ekspansji politycznej sił ekstremistycznych. To zwycięstwo jest zwycięstwem prezydenta Macrona, jest też zwycięstwem francuskiego centrum, francuskiej lewicy, ale także zwycięstwem obywateli i republikanów. Ten duch republikański we Francji, nie tylko na placu Republiki, w Paryżu jest wiecznie żywy. Warto, jak będziemy jutro o 21:00, włączymy telewizor, by obejrzeć transmisję z półfinału Mistrzostw Europy, Francja, Hiszpanii, to po Hiszpania, to warto spojrzeć na tych francuskich chłopaków. Piłkarz reprezentacji i Realu Madryt, Kylian Mbappé, dwukrotny, bardzo sugestywny, twardy, stanowczy apel o głosowanie przeciwko nacjonalistom i faszystom i Le Pen. Nie przez przypadek jego kolega z reprezentacji, Izraelu, defensywny pomocnik, który też jutro zagra, Aurélien Tchouaméni, napisał na Twitterze tuż po ogłoszeniu wyborów: La victoire du peuple, zwycięstwo ludu. Więc mówię, to jest dość, wydaje mi się, charakterystyczne i warte, godne podkreślenia i warte szacunku, że ci młodzi 20-paroletni chłopcy we Francji odczuwają potrzeby obywatelskiego zaangażowania, wypowiadania się w ważnych sprawach publicznych, a nie tak jak niektóre nasze gwiazdy zabawiają żonglowaniem piłeczki prezydenta pajaca. Zwycięstwo sił rozsądku i racjonalizmu we Francji jest oczywiście także wielkim zwycięstwem prezydenta Macrona, gdy podjął decyzję o złamaniu kalendarza wyborczego i przesunięcia wyborów parlamentarnych na wcześniejszy termin. Zwykle odbywają się one miesiąc, dwa po wyborach prezydenckich. Wielu uważało, że to jest szaleństwo, że skończy się katastrofą. Ja przypomnę, że 24 godziny temu niektórzy przewidywali, że tuż po ogłoszeniu wyników wyborów Macron poda się do dymisji. Nie musiał, bo te wybory tak naprawdę wygrał. Wygrała jego koncepcja polityczna, choć był kategorycznie, brutalnie atakowany przez dziennikarzy.
odpowiedział na to słowami, których spokojnie mógłby użyć Donald Tusk, któremu też w Polsce udzielają niezmiennie korepetycji z polityki. Jak powiedział Macron, moje myśli są zbyt złożone, by być dostępne dla dziennikarzy. Dość przyznaję szyderczo. To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy siły nacjonalizmu i de facto faszyzmu są we Francji powstrzymane. W 2002 roku przy okazji wyborów prezydenckich we Francji zapadła trwoga, bo oto w pierwszej turze na pierwszym miejscu wylądował prezydent Chirac, ale zdobył tylko 19% głosów, ale 2%, tylko 2% mniej zdobył Jean-Marie Le Pen, szef Frontu Narodowego, ojciec Marie Le Pen. Wtedy wśród tych obywateli francuskich, którzy jasno wzywali do głosowania przeciwko Le Pen, był mistrz świata, mistrz Europy, też już piłkarz Realu Madryt, Zinedine Zidane. Niektórzy te wyniki wyborów... Aha, jeszcze jedno a propos komentarzy i a propos tych wyników wyborów prezydenckich sprzed 22 lat. Marine Le Pen stwierdziła wczoraj, że nasze zwycięstwo zostało odłożone w czasie. No tak każdy przegryw może powiedzieć. Rzeczywiście zostało, że zwycięstwo nacjonalistów we Francji odłożone w czasie po raz 10 albo 15 raz. Te wyniki wyborów we Francji są gorąco dyskutowane także w Polsce. Cieszy się lewica. Pan Zandberg wyraził już u nas wielką radość z powodu do świetnego wyniku lewicy, choć warto powiedzieć, że ta francuska lewica, wbrew temu, co myśli Zandberg i co jak zdają się sugerować prawicowi i pisowscy politycy i komentatorzy, to nie jest francuska partia Razem. Składnikiem lewicowej koalicji była rzeczywiście partia komunisty Mélenchona, czyli takiego francuskiego Zandberga. Partia skrajnie lewicowa, antynatowska. Można powiedziałbym dalej, że prohamasowska, ale nie ta partia definiuje tę lewicową koalicję. Warto powiedzieć, że w platformie wyborczej tej lewicowej koalicji jasno podkreślono wsparcie dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. Więc jak dzisiaj pisowscy politycy piszą, co? Tusk i inni cieszą się ze zwycięstwa tych, którzy są przeciwko Ukrainie, to należy im wyjaśnić, co ładnie zrobiła na Twitterze Anna Dalidek, która śledzi sytuację we Francji, pokazuje przy okazji we swoim wpisie grafikę podziału miejsc w parlamencie w oparciu o grafikę Le Monde i wyjaśnia, że i co też według mnie jest warte podkreślenia, to nie francuska partia Razem wygrała jako lewica wczoraj wybory, to raczej coś jakby świetnie wypadła w wyborach lewica francuskiego Kwaśniewskiego i francuskiego Millera, których częścią jest skrajna lewica Zandberga, więc trochę albo zupełnie inne proporcje. Jeszcze raz wracając do tego manewru Macrona. 8 lat temu miałem okazję być na spotkaniu z Emmanuelem Macronem, wtedy ministrem. Od początku miałem wrażenie, że to człowiek wybitny, który ma potencjał wybitności, niezwykłości i osiągnięcia rzeczy nadzwyczajnych. Dlatego nie zdziwiło mnie, gdy parę miesięcy później ogłoszono, że
ubiega się o prezydenturę, de facto zdemolował scenę polityczną i prawicę, umiarkowaną prawicę i partię socjalistyczną, doszedł do władzy, a dzisiaj pokazał, że potrafi zagrać o całą pulę i potrafi zaryzykować bardzo wiele. Poszedł do swoistego Casino de Paris, rzeczywiście zaryzykował, choć ta metafora może być trochę krzywa i nie na miejscu, ponieważ Casino de Paris nie jest w Paryżu kasynem, jest raczej teatrem rewiowym, czymś a la nasza operetka na ulicy Nowogrodzkiej. A propos tego ryzyka, które podjął Macron, w 1593 roku król Henryk z Nawary po zasztyletowaniu Henryka Walezego, nawiasem mówiąc tego, który był wybrany na króla Polski, a potem uciekł do Francji, chciał zdobyć Paryż wtedy bardzo katolicki, i powiedział, by osłabić opór przeciwko swoim próbom i staraniom, powiedział, trzeba dodać, że Henryk z Nawary był hugenotem, czyli wyznawał kalwinizm, że Paryż jest wart mszy, czyli de facto korona króla Francji jest warta wyrzeczenia się protestantyzmu i kalwinizmu. To zrobił, został chwilę potem królem Francji, ustanowił dynastię Bourbonów, która trwała aż do zdekapitowania w 1793 roku, 200 lat później, Ludwika XVI na Placu Zgody w Paryżu, nawiasem mówiąc wnuka króla Polski Stanisława Leszczyńskiego i króla Augusta III, również króla Polski, więc ta historia polsko-francuska trochę się ze sobą miesza. Mamy w warszawiance w tęczę Francji orzeł biały, a czasem, tak jak wczoraj, Marianna francuska idzie, że tak powiem, śladem polskiego orła. Jeszcze a propos Kiliana Mbappé, o którym wspomniałem, nawet Macron, który zdawał się wczoraj powiedzieć, że w ostatnich tygodniach, że Paryż jest wart może nie mszy, ale hazardu, wielkiego ryzyka, jego władza też wydaje się nie bezkresna. Parę miesięcy temu prezydent Francji spotkał się w Pałacu Elizejskim ze wspomnianym wcześniej Kylianem Mbappé i szefem Paris Saint-Germain, miliarderem z Kataru, Nasserem Al-Khelaifim, i przekonywał Mbappé, by nie opuszczał wielkiego francuskiego klubu i nie przenosił się do Realu Madryt, ale tak to bywa, że jak największy piłkarz świata marzy o tym, by grać w największym klubie świata, a wspiera go El Presidente, czyli prezydent Realu Florentino Perez, to nawet prezydent Francji i miliardera z Kataru to nie wystarczają, by go powstrzymać. Więc ja mówię, dobra informacja w Paryżu, ale troszeczkę jak przypomina mi ta historia, pewien dowcip, przychodzi generał do prezydenta i mówi, panie prezydencie, było to w czasie wojny, panie prezydencie, mam dla pana dwie informacje, dobrą i złą. Od której zacząć? Od dobrej, mówi prezydent. Generał mówi, panie prezydencie, wojna skończona, a zła? Przegraliśmy. Może znowu dowcip niezupełnie a propos, ja tylko chcę powiedzieć o czymś takim, że mamy powodu, by się cieszyć się z tego, co się stało we Francji, a dokładniej z tego, co się nie stało we Francji, ale największe niebezpieczeństwo dla Zachodu, dla Polski, dla Ukrainy, dla Ameryki, dla NATO, Unii Europejskiej wciąż wisi nad nami jak siekiera, jak miecz Damoklesa, i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. W Ameryce za
5 miesięcy i 2 dni będziemy już znali, na całym świecie będziemy znali wyniki wyborów prezydenckich i świat rzeczywiście może być wyglądać inaczej, a w razie zwycięstwa Trumpa czekają ten świat perturbacje, które będą kosmicznie większe niż te, które byłyby na świecie i w Europie, gdyby wygrała wczoraj Marine Le Pen. Trwa dyskusja, czy Joe Biden powinien zrezygnować z wyścigu prezydenckiego, co nie jest proste ze względu na terminy. Po pierwsze, jak to zrobić, kiedy to zrobić, kim go zastąpić, a może przede wszystkim ze względu na wolę samego Bidena, by wyścig kontynuować i absolutnie się z niego nie wycofywać, w czym jest bardzo mocno wspierany przez żonę Jill i syna Huntera. Na czym przyjdzie trudno, na czym stanie trudno powiedzieć. Nawet ci pretendenci ewentualnie są bardzo powściągliwi. Mówi się o wiceprezydent Kamali Harris. To ta, której Andrzej Duda deklarował, że jesteśmy friends in Dick, pamiętacie? I o gubernatorze Kalifornii, Gavin Newsom, potencjalny też świetny kandydat, ale nikt nie ma odwagi, by ogłosić swoje aspiracje, by jak Brutus wyjąć miecz z pochwy, bo każda z tych osób wie, że jeśli przylepi się do niego łatka zdrajcy i królobójcy, to może to unicestwić szansę na prezydenturę już na starcie. Wszystko to w momencie, kiedy Ameryka naprawdę z dnia na dzień coraz bardziej się Trumpa boi i ma coraz większe powody, że się bać. To nie jest już tylko kwestia jego patologicznych kłamstw i tej skłonności, którą potwierdził w debacie z Bidenem, którą przegrał, choć powiedziałbym w inny sposób niż Biden, bo pokazał, że jest nierzetelny, kłamliwy, że po prostu traktuje tych Amerykanów jak bandę idiotów. Więc teraz pojawiają się informacje, kolejne informacje o bardzo intensywnych relacjach Trumpa ze skazanym, potem zmarł w więzieniu pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Coraz więcej informacji o stosunkach seksualnych Trumpa z pedofilskich z 10-12-latkami. Dość makabryczne historii, ale to nie wszystko. Coraz więcej jest w Ameryce mowy o tak zwanym projekcie 2025. Jeśli jeszcze nie o tym projekcie nie słyszeliście, to na pewno wkrótce usłyszycie. To jest projekt, od którego Trump się odcina, mówi, że nic o tym nie wie, ale jest to projekt, powiedziałbym, zamiany Ameryki w kraj, powiedziałbym, pisowsko-konfederacki. Faszystowska Ameryka nie jest zupełną abstrakcją. Jeszcze przed wojną silny był ruch America First, którego główną sztandarową postacią był Charles Lindbergh, słynny pilot, który przeleciał przez Atlantyk jako pierwszy w historii. To bardzo dobrze tę perspektywę faszystowskiej Ameryki opisał w książce Spisek przeciwko Ameryce wybitny pisarz żydowskiego pochodzenia Philip Roth. Więc co z tym projektem 2025, o którym zacząłem mówić? Jest to projekt zamiany Ameryki w kraj parafaszystowski, w teokrację i autokrację. Jest to projekt przewidujący skasowanie wszelkich form kontroli urodzeń, obcięcie Social Security, czyli systemu emerytalnego, obcięcie Medicare, czyli takiego naszego ZUS-u, ustanowienia pełnego banu zakazu aborcji, obcięcia oczywiście podatków dla bogatych, uderzenia w związki zawodowe, więc Ameryka skrajnie nacjonalistyczna, prawicowa, konserwatywna, religijna, nawet ultrareligijna, rządzona przez mniejszość religijnych
fanatyków. Więc to jest ten wybór, który stoi przed Ameryką. Zwykle albo zawsze mieliśmy od 10 lat wybór, kto wygra wybory w Ameryce. Demokrata i demokraci, czy republikanin i partia republikańska. Ten dylemat dziś według mnie w Ameryce wygląda zupełnie inaczej. Kto wygra wybory? Demokrata czy faszysta i pionek, marionetka, przywódca dyktatora innego kraju, czyli konkretnie oczywiście Władimirowicza Putina. Jutro w Waszyngtonie rozpocznie się szczyt NATO. Warto powiedzieć, że ten szczyt przypadnie dokładnie w 25. rocznicę także waszyngtońskiego szczytu NATO, na którym byli prezydent Aleksander Kwaśniewski i prezydent Lech Wałęsa. To był ten szczyt, gdzie wprowadzono na salę oficjalnie flagę Polski i Polska już zupełnie oficjalnie także już po miesiąc po uroczystości czy półtora miesiąca po uroczystości w Independence w stanie Missouri, w miejscach narodzin prezydenta Harry Trumana, który wymyślił NATO. Staliśmy się tym członkiem NATO całkowicie oficjalnie. Zakładam się, że zdecydowana większość przywódców jutro w Waszyngtonie będzie składała serdeczne gratulacje prezydentowi Macronowi. Zastanawiam się, czy złoży mu gratulacje pan prezydent Duda. Śmiem wątpić. Na pewno nie będzie Macronowi gratulował Viktor Orban, który nie ukrywa zupełnie swojej miłości do Putina, do Rosji. Nawiasem mówiąc jeszcze zupełnie jest to niezwykła historia. Urodzony w Szekesfehervar, trudno to wymówić nazwę tego miasta na Węgrzech, Orban, w swoim czasie porządny chłopak, student prawa, potem student, stypendysta, uwaga, Sorosza, którego uczelnię finalnie w Budapeszcie skasował, który studiował filozofię polityczną na Pembroke College, brytyjską filozofię polityczną na Oksfordzie, który rozpoczął karierę w 1989 roku od słynnego wystąpienia na Placu Bohaterów w Budapeszcie, gdzie opiewał bohaterstwo powstańców węgierskich, którzy walczyli po prostu, powiedzmy sobie otwarcie, literalnie z ruskimi i domagał się wyprowadzenia z Węgier wojsk sowieckich. Kilkadziesiąt lat później pluje de facto na groby tych bohaterów 56 roku i wpada w objęcia Putina. Czy chodzi wyłącznie o jego interesy dyktatora, czy chodzi o jego biznesy gospodarcze i pomoc Putina dla węgierskiej gospodarki, a więc perspektywicznie utrzymanie reżimu Orbana, trudno powiedzieć, a być może chodzi o to i to kolejne marzenie chore kolejnego dyktatora, tak jak Trump chce stworzyć Make America Great Again, czyli uczynić Amerykę ponownie wielką, tak Orban marzy o tym, by Węgry uczynić ponownie wielkimi, czyli cofnąć ustalenia z Trianon sprzed ponad 100 lat, które obcięły i skasowały de facto Imperium Austro-Węgierskie, pozbawiając Węgry lwią część terytorium. No i niektórzy uważają, że jest wielką tęsknotą, marzeniem Orbana, by odzyskać Zakarpacie, by wejść w układy z Putinem, pożywić się trupem Ukrainy, gdyby ta rzeczywiście wojnę przegrała. W tej układance oczywiście Putin bardzo by chciał
żeby Polska wyraziła aspirację, a na końcu być może nawet połknęła kawałek zachodniej Ukrainy z Lwowem, Putin dostałby gwarancję, że przez następnych 1000 lat dzisiaj tak wspaniale współpracująca Polska już z Ukrainą byłyby skazane na nienawiść i konflikt. Czy to się na szczęście w Polsce poza jedną marginalną w sumie siłą polityczną, mimo że parlamentarną, większość sił politycznych absolutnie nie wykazuje żadnego apetytu na odzyskanie Lwowa, mimo wielkiego sentymentu wielu mieszkańców Polski, szczególnie w niektórych miastach typu Wrocław, który jest takim małym Lwowem. Sentymentu do tego miasta, do tej ziemi, do tych terenów, ale wszyscy chyba są na tyle rozumni, żeby wiedzieć, że zaspokojenie tego sentymentalnego apetytu skończyłoby się w najlepszym wypadku czkawką, a w najgorszym komplikacjami, nieżytym żołądka, więc niczego tego takiego nie chcemy, więc odchodząc na moment od Orbana, który rzeczywiście kocha tego Putina, wydaje mi się wielce, a mieliśmy tutaj, mówiłem też o wątkach politycznych, Orban, jak mówię, kiedyś zwykły chłopak, który kochał piłkę, grał w piłkę i jak jeździ na mecze piłkarskie, to nie tylko wtedy jak Erdogan, który był ostatnio na ćwierćfinale Turków, na mecze reprezentacji, sam widziałem go jak wchodził do loży na finale Ligi Mistrzów w Madrycie, w którym grały Liverpool i Tottenham w 2019 roku. Na takie finały ściśle angielskie, dwie angielskie drużyny, jadą tylko ludzie, którzy kochają piłkę. To nie jest z rozdzielnika politycznego, więc normalny facet, któremu odbiło, stał się pazerny na władzę, pazerny na wpływy, pazerny na pieniądze, więc mówię, cieszmy się tym, co się stało albo nie stało, jak to woli, we Francji, tylko tę zwrotkę, którą w ostatnich dniach zdawali się śpiewać na stadionach francuscy piłkarze, a w lokalach wyborczych francuscy obywatele, aux armées citoyens, formez vos bataillons, marszą, To zawołanie z refrenu hymnu francuskiego. Teraz powinni się powtarzać wyborcy w Ameryce. Polska ocalona, Francja ocalona. Pytanie, czy będzie ocalona także Ameryka. Tak Bóg, bo jeśli nie, to za 5 miesięcy będziemy żyć w zupełnie innym świecie. Teraz ktoś powie, że może maluje jakoś czarny obraz, może wcale nie jest tak źle, może to jest wizja skrajnie pesymistyczna i nieuzasadniona. Jak to jest między optymistami i pesymistami? Czasem myślę o tym, że kochani, że to jest trochę tak. Pesymiści 85 lat temu, dokładnie 85 lat temu, europejscy Żydzi, pesymiści, jak mówię, ładowali się na statki, płynęli do Ameryki. Optymiści uważali, że katastrofy totalnej nie może być. Pesymiści za chwilę zakładali, rozpoczynali nowe życie w Ameryce, a ich dzieci robiły filmy o Holokauście, a tak zwani optymiści chwilę później ginęli w gettach i komorach gazowych Auschwitz, Majdanka, Sobiboru i Bełżca, więc i Treblinki, więc może lepiej zawczasu malować obraz czarnymi kolorami, niż potem się obudzić z ręką w nocniku. Mówiłem o tych dylematach Bidena, który rzeczywiście może dzień po wyborach rwać sobie resztkę włosów z głowy i powiedzieć: Boże Święty, dlaczego nie zrezygnowałem z kandydowania? Mogłem ocalić Amerykę. Druga wizja, może wygrać Trump, a wtedy wyborcy będą sobie rwali włosy z głowy i po pierwszych decyzjach Trumpa powiedzą: serio? To nam przeszkadzał wiek Bidena, chyba zwariowaliśmy. W którym momencie będzie
Ameryka za parę tygodni, w sierpniu, gdzie będzie konwencja Partii Demokratycznej w Chicago, a szczególnie w listopadzie, w dniu wyborów i dzień po wyborach. Pan Bóg raczy wiedzieć, ja tego nie wiem, ale na pewno będę miał niejedną okazję, żeby tę sytuację komentować. Na razie o zachmysła ją marszą, więc miłego dnia życzę, a jutro Marsylianka w wersji nie politycznej, ale piłkarskiej. Świetny mecz z Hiszpanią i zobaczymy, jak będzie. Miłego dnia wszystkim. You